kochani, teraz zapraszam Was na lekcję z samby poziomu zaawansowanego. Chciałbym, żebyśmy już od razu zaczęli, przeszli do sedna, zaczęli od początku choreografii. Stajemy na prawej nóżce i teraz będziemy mieli lewa, prawa, lewa, taką bujaweczkę na drugą nogę. Prawa, lewa, prawa, to samo, tylko szybciej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, naskok. Ok, mamy. Łapiemy, łapiemy. Zobaczcie, będzie to odbicie po trzy razy. Lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa. Szybciej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, naskok. W rozliczeniu teraz. Raz i dwa. Trzy i cztery. Pięć and a, sześć and a, siedem and a, osiem. Druga sekwencja będzie szybsza i będziemy mieli tam aż trzy. Teraz czasowanie. I szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Szybki, 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 hop. Tam będzie super szybki. Bardzo ważne, żebyśmy się w ciągu jednego uderzenia wyrobili z aż trzema akcjami. Pa, 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 ho. Podczas szybkich nie będziemy mieli specjalnej zamiany ciężaru ciała, tylko będziemy machać pupą. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, hop. Spróbujmy teraz od początku z liczeniem. Siedem, osiem. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć and a, sześć and a, siedem and a, osiem. Mamy? Super, bardzo dobrze Wam idzie. Uważam, że ta choreografia jest bardzo przyjemna do tańczenia. Teraz chciałbym, żebyśmy od razu troszeczkę rozszerzyli naszą choreografię. Podłączenie. Teraz idziemy łiskiem na lewą nogę. Raz i dwa. Teraz idziemy łiskiem, ale z rondem. Hop, pa, pa. Teraz będziemy mieli cztery woltasy. Raz. I dwa, i trzy, i cztery. Bardzo ważne, że jak mamy tutaj whisk drugi, kończymy na prawej nodze. Zaraz jeszcze dokładnie opiszę whisk. Będziemy mieli cztery woltasy i podczas czterech woltasów muszę zrobić pełen obrót. Zobaczcie. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Wróćmy od momentu złączenia. Ho! Whisk to inaczej. Do boku, do tyłu. Odbij, wróć. Do boku, odbij, wróć. Jeszcze raz powtórzmy sam whisk. Raz, odbij, wróć. Dwa, odbij, wróć. Świetnie. Jeszcze raz powtórzmy. Raz, odbij, wróć. Dwa, odbij, wróć. Świetnie Wam idzie. Teraz róbmy tą naszą specyfikację, czyli pierwszy whisk jest normalny, drugi whisk jest z rondem. I raz, i dwa, trzy, i cztery. Świetnie. Teraz zróbmy woltasy. Co to są woltasy? Woltasy to inaczej skrzyżowanie nóg z przodu. Jestem teraz obecnie na prawej nodze, tak jak Wy, i chciałbym, żebyśmy lewą nogę skrzyżowali przed. Zobaczcie, raz, z zamianą ciężaru ciała. I teraz robimy i lewa, i lewa, i lewa. Spróbujmy jeszcze raz, jesteśmy na prawej nodze i robimy cztery woltasy, czyli cztery razy musi być noga lewa przed Wami. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Kończymy aktualnie na lewej nóżce. Spróbujmy od whisku pierwszego i raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem. Zobaczcie, że ja cały czas moją prawą nogę mam na wysokim palcu, w sumie bardziej na demipońcie, ale do czego zmierzam? Nie staram się bardzo przechodzić do tyłu na nogę, tak jakby naciskać i zmieniać ciężar ciała, tylko skupiam się na tym, że chciałbym cały czas wracać ciężarem do lewej, do lewej, do lewej. Do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. Czyli lewa normalnie idzie, a prawa jakby uśtykała troszkę. Spróbujmy jeszcze raz od whisku i przejdźmy teraz na drugą stronę, bo będzie adekwatnie to samo na drugą. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Bardzo dobrze. Teraz spróbujmy zrobić to samo na drugą nogę. Whisk zwykły, zdro,
ondem i voltasy do środka. Raz i dwa i trzy i cztery. Zobaczcie, teraz niestety zasada się zmieniła, bo po pierwsze na drugą stronę whisk zaczynamy pierwszy od prawej nogi, prawa zwykły whisk z rondem na lewą nogę, na lewą hop, kończę na lewej i teraz prawa będzie tą moją nogą w przodu i raz i dwa i trzy i cztery. Świetnie. Mamy to? Spróbujmy jeszcze raz na dwie strony zatańczyć whisky i później powtórzymy od początku choreografii. Siedem i raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Bardzo dobrze. Jeszcze raz spróbujemy. I raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Brawo. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Spróbujcie teraz do całego początku dodać akcji bansu, czyli lekko kolanka w dół. Pamiętacie, tam było już omawiane na poziomie podstawowym. Kolanka idą do przodu i troszeczkę podciągamy tutaj przeponkę. Dobra? Spróbujmy od samego początku. Prawa noga. 5, 6, 7 i raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Whisk, papa, rondo, papa, voltas, voltas, voltas i whisk, papa, rondo, papa, raz i dwa i trzy i cztery. Bardzo dobrze. I możemy spróbować tak od początku. Zobaczcie, dokończymy na prawej. I od początku zacznijmy. Teraz spróbujemy z wolną muzyką. Jesteście na to gotowi? Na pewno. Oczywiście wszystkie linki do utworu będą poniżej. Uwaga. 5, 6, prawa stoję. Raz i dwa, trzy i cztery. 5 i 6 i 7 i 8. Raz i 2, 3 i 4. 5 i 6 i 7 i 8. I 2, 3 i 4. 5 i 6 i 7 i od początku. Raz, 2, 3, hoppa, pa. Whisk, rondo, voltasy. Raz i dwa i trzy i od początku. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, hop, whisk, voltas, rondo, voltas, 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 super. Świetnie wam poszło, aż się potargałem. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli od razu do choreografii dalej, bo bardzo dobrze wam idzie. Kończymy na prawej nodze, bo raz i dwa i trzy i cztery. Whisk, rondo, prawa, 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 prawa. Kończymy na prawej nodze. Teraz będziemy mieli taką śmieszną przeplatankę, bo będziemy krzyżować lewą nogę z przodu. Skrzyżuj, prawa, lewa, wróć. Skrzyżuj, prawa, lewa, wróć. O, się zaczyna. Kończymy na prawej i jest. Raz i dwa i trzy i cztery i. Widzieliście? Jeszcze raz. Prawa nóżka. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Będzie to wszystko na quickach robione. Spróbujmy jeszcze raz. I. Quick, 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 quick. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. I quick, 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 quick. Zwróćcie uwagę, że na sam koniec muszę wylądować na nodze prawej. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Łącznie jest osiem kroków. Będą tańczone w rytmie szybki, 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 szybki. Czyli osiem szybkich kroków. Pu, 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 pu. Kończymy na prawej nóżce. I teraz doklejmy już, żeby skończyć ten cały element. Będziemy mieli dostaw i shake,
dostaw i shake. Kończymy na prawej nóżce. Czyli zobaczcie, zaczynamy dostawiając po tej całej sekwencji. Lewą zamieniam ciężar, wystawiam prawą, nie nachodzę ciężarem ciała, tylko się odbijam i w czasie tego robię shake. Hop, shake. Tu będzie rozliczenie. Cały. Widzieliście? Dwa uderzenia. Teraz policzmy sobie. 7, 8. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć, 7 i 8. Widzieliście? Mam slow, a slow, slow, a slow. Jeszcze raz. 7, 8. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć, 7 i 8. Bardzo dobrze. Spróbujmy raz od początku i chyba czas będzie spróbować z muzyką i później kończymy choreografię. Ok? Co wy na to? Dobra. Jedziemy. Jeszcze raz zatańczymy sobie od tej przeplatanki i od początku. 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Raz. Pa, 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 pa. Kończymy na prawej nodze, to jest bardzo ważne. I zaczynamy od początku. 5, 6, 7 i raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Whisk, pa, pa, rondo, pa, pa. Voltas, voltas, voltas i hop, pa, pa, rondo, pa, pa. Wim, pim, 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 pim. Skrzyżuj i hopa, skrzyżuj i hopa, do, pa, pa, hop, pa, pa. Jeszcze mam teraz dla was taką podpowiedź. Jak macie sam początek, na początku jest pupa, pupa, hop, pupa, pupa, hop. I teraz przy tych szybkich ogólnie zależy nam na tym, żeby zrobić trzy kroki do przodu i naskok. Jeśli będziecie mieli problemy ze zrobieniem bioderek, bo to może być bardzo szybkie, to radzę zrobić kroki, trzy kroki wolne. Raz, dwa, trzy, naskok, dodając akcję klatki. Raz, dwa, trzy, hop, czyli szejki, 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 hop. Możecie oczywiście całym ciałem, to będzie oczywiście preferowane przeze mnie. Teraz spróbujmy raz z muzyką i kończymy naszą choreografię. Uwaga. Prawa noga, pięć, sześć, siedem i raz i dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, hop. Whisk, rondo, raz i dwa i trzy i cztery. Whisk, rondo, raz i dwa i trzy i cztery. Ra pa pa pa, ra pa pa pa, do da pa, szybki, hop, pa pa. Bardzo dobrze, jeszcze raz uwaga. 5, 6, 7 i raz, 2, pa, 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 hop. Dookoła. Teraz szybciutko się napijcie i już kończymy choreografię i robimy powtórzenia. Czekam na was. I widzimy się, kochani, z powrotem. Teraz chciałbym, żebyśmy od razu kontynuowali. Skończyliśmy na której nodze? Kto mi przypomni? Aż to was ta woda pochłonęła? Dobra, moi kochani, skończyliśmy na nodze której? Tararara. Hop, pa, pa, hop i prawa. Skończyliśmy na prawej nodze. Teraz będzie jeden z najtrudniejszych momentów. Będziemy tańczyć batokado. Batokado. To jest trudna figura. Oczywiście będziemy na razie tańczyć wersję uproszczoną. Teraz stoimy na prawej nodze, a potrzebujemy, żeby był krok zrobiony prawą nogą na raz. To jest 8. Więc będziemy mieli tutaj takie małe przykołanie, bo 7, 8 i od razu bardzo szybko będziemy musieli zamienić. Lewa, wystaw prawą, żeby było raz. Czyli będziemy musieli zrobić takie przekłamanie, podmiankę nogi. Kończymy. 7, 8 i lewa noga od razu postawiana jest i prawa do tyłu. Zobaczcie. 8 i raz. Z prawej, lewa, prawa. Jeszcze raz.
i hop. Zobaczcie, tak jakbym sobie zrobił troszeczkę przeskoczki. Lewa, prawa do tyłu. Czyli dostaw, wystaw do tyłu. Jeszcze raz. Dostaw, wystaw. I ostatni. Dostaw, wystaw. Batokado będzie wyglądało w pozycji takiej, że wystawimy na chwilę obecną nogę do tyłu prostą. Noga z przodu będzie ze zgiętym kolanem na demi-pointcie. Demi-point to jest oczywiście nasza podeszwa. Włącznie z paluszkami. Pięta do góry. Zobaczcie, jaki nam się robi tutaj, powiedzmy, ładny trójkąt, tylko z przesunięciem do przodu. Tak nóżki wyglądają bardzo ładnie. Też zasada jest taka. Staramy się nie tańczyć dwoma kolanami na wprost, tylko tylne udo odkręcamy na zewnątrz, tak jakbyście chcieli biodro wyrzucić do tyłu. Widzicie? Nie na płasko, tylko biodro do tyłu. Możemy też wykorzystać tutaj moment, jakbyście chcieli. Zobaczcie teraz, zetnęcie dwa z przodem. Domknij, zamach i teraz zobaczcie, wyrzucam, tak jakbym chciał twistować. Twist, dorzucić biodro do tyłu. I wyrzuć. Teraz będzie kolejne batokado, zaraz Wam pokażę w innej perspektywie, ale zobaczcie, jak mam wyrzucone prawe biodro, teraz chciałbym, jakby mnie ktoś tutaj klepnął drugą nogę, która jest z przodu i ta noga idzie do tyłu. Zobaczcie też, co się automatycznie robi z biodrem. Biodro, które było mocno do tyłu, teraz zacznie być biodrem z przodu, co powoduje, że biodro lewe idzie do tyłu z nogą. Widzicie? To jest fajna zależność. Teraz zatańczę z innej perspektywy. Zatańczmy jeszcze od naszych szejków. Będziemy dostawiamy ta, da, da, 7 i 8 i raz, dwa. Dwa uderzenia tutaj. Teraz dwa uderzenia na drugą nogę. 3, 4. I teraz będziemy mieli bardzo szybkie podmianki. To będzie bardzo szybkie batokado. I teraz zobaczcie, co ja robię. Idę prawą do tyłu, prawą, lewą, prawą, lewą, prawą, lewą. Będziemy mieli tego aż 6 razy, bo będą to quick, 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 quick. Pomyślcie sobie, jakbyście chcieli cały czas podstawiać kroczki na bardzo podniesionym centrum, na demi-pointcie, czyli nie możemy tutaj szukać całej stopy, bo się nie wyrobimy. I pomyślcie sobie, że wszystko, co się dzieje, dzieje się pod Wami. Są takie maszyny często albo na siłowni w parkach, gdzie łapiemy się takiego, tutaj takiej podstawy, a dół nam się wykręca. Co się dzieje wtedy? Cała góra jest stabilna względem tego punktu, którego złapaliśmy, a dół rotuje. To samo chciałbym, żebyśmy zrobili tutaj. Spróbujemy? Dobra. Więc zobaczcie, jesteśmy teraz, zaczynamy od pierwszego batokado. I raz, dwa, trzy, cztery. I zaczynamy teraz 6 szybkich od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem i... Bardzo dobrze. Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem i osiem. Chyba zrobiłem dwa za mało, no. Bardzo dobrze. Zauważyliście. I wolny, 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 wolny. Szybki, 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 szybki. Na której nodze skończyliście? Sprawdzamy szybko. Ja czuję, że jestem na lewej, więc moja prawa jest zdolna do ruchu. I teraz robimy krok, krok, przód. Tak jakbyśmy się chcieli odbić. Prawa, lewa, prawa. Mamy to? Teraz zatańczę z innej perspektywy. Idziemy, pierwsze batokado. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem i osiem i raz. Bardzo dobrze. Ten moment będzie jednym z moich ulubionych, bo po tym momencie osiem i raz stajemy na prawej nóżce. I będziemy mieli od prawej nóżki dwa kroki. Czyli zobaczcie, osiem i raz już jest krokiem, jest. Raz, dwa, super. I teraz będziemy mieli nóżka, nóżka, krok. Czyli troszeczkę tak jak mieliśmy kortażakę w poziomie podstawowym. Nóżka, nóżka i była jeszcze raz nóżka. To tutaj będziemy mieli nóżka, nóżka, krok. Nóżka, nóżka, krok. Jeszcze raz spróbujmy. Od batokado teraz będziemy mówić sobie, ile mamy na co czasu, dobra? Siedem,
8, szybki, szybki, wolny, wolny. Wolny, wolny, szybki, 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 wolny, wolny, szybki, szybki, czekajcie. Szybki, szybki, wolny. Tak, tam jest bardzo ważne, żeby nie zmieniać ciężaru ciała, bo się wtedy nie wyrobimy. Chodzi o to, żeby tep, tep i krok dopiero zrobić. Aż się pomyliło. Jeszcze raz spróbujmy. 7, 8, szybki, szybki, wolny, wolny. Wolny, wolny, szybki, 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 wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Kończymy na prawej nóżce. Bardzo dobrze. Teraz spróbujmy, skoro Wam tak dobrze idzie, spróbujmy zatańczyć od momentu. Po woltasach jesteśmy. I teraz będziemy mieli te przeplatanki, nóg, ok? Spróbujmy od tego. 7, 8. Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć, siedem i osiem. I teraz zaczynamy naszą sekwencję batucado. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i siedem i osiem i raz, dwa, łup, łup, krok. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze z innej perspektywy. Od tego samego co przed chwilą. Zatańczę dla Was skos. Siedem. 7, 8. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, siedem, i osiem, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i raz, dwa, pa, pa, hop. Na której nodze jesteście? Zobaczcie, co się dzieje z moją lewą nogą. Oddaję ciężar do prawej. Widzicie to? Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Zacznijmy już od momentu. Dostaw i bok, dostaw i bok i tył. Tam jest bardzo szybko, zobacz, tu mamy. Wolny, 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 szybki, szybki, wolny. Widzicie, tam musimy troszeczkę przyspieszyć powrót, troszeczkę się szybciej zebrać. Jeszcze raz i. Wolny i wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Wolny. Szybki, 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 wolny, wolny, szybki, szybki, wolny. Bardzo dobrze. Spróbujmy z wolną muzyką i już jesteśmy prawie na samym końcu choreografii. Spróbujmy. Super. Uwaga, kończą 5, 6, 7 i raz i dwa, 3 i 4, 5, 6, 7, hop. Raz, hop. Dan, 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 drugo. Dos pasos me voy sin mirarte. Ram, pam, 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 pam. Ya casi ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. ¿Y en el perspectivo? I zobaczcie, co tam jest ważne, jak idziemy, idziemy zwykłe dwa kroki. Z tego jest quick, quick, ro, luźno, luźno, pa, pa, krok. Normalnie możecie sobie taki, jakby się chciało tak pewnie, albo panowie, jakby się chcieli tak pewnie wejść. Wchodzę, wchodzę, pa, pa, wchodzę. Mamy to? Świetnie, zatańczyliśmy już choreografię. Oczywiście możecie sobie powtórzyć parę razy to, ten element. Dlatego możecie sobie przewijać, korzystajcie z tej opcji. Nie bójcie się przyznać, że czegoś jeszcze do końca nie umiecie, bo później szybko muzyka niestety zweryfikuje, tak? Dobra, skończyliśmy teraz na kroku prawą nogą do przodu i będziemy szli. Czekajcie, jakby Wam to dobrze opisać. Będziemy się poruszać teraz po takim trapezie. Jestem na prawej nodze. Teraz zobaczcie, moja lewa noga idzie na skos. Na skos, teraz prawa idzie do boku.
lewa idzie na skos do tyłu i teraz prawą przerzucam, tak jakbym chciał iść do batokado w pozycja. I to już jest koniec choreografii. Zobaczcie, jak szybko nam poszło. Bardzo zdolni jesteście, super. Spróbujmy jeszcze raz, skończyliśmy na prawej nodze i idziemy. Skos, bok, skos tył i teraz zobaczcie, tak jak batokado przerzucam moją prawą nogę bardzo sprytnie na skos do tyłu. Hop. Oczywiście prostą, stajemy ciężarem i tutaj mamy moment pozycji. Zobaczcie, z tego przerzucenia, hop. Najfajniej jakbyście się rozstawili w jakąś ładnie rączkę, możecie na ciało, możecie na głowę, możecie do góry. Pokażę Wam jeszcze w innej perspektywie. Skończyliśmy, idziemy. Skos, bok, tył i teraz zobaczcie, mogę iść albo rączka jedna do góry, druga na bioderko, albo dwie rączki do góry, albo dwie rączki na głowę, albo dwie rączki koło klatki, albo jest jeszcze opcja, dwie rączki na bioderka. Hop, tutaj zależy od Was. Mamy dwa uderzenia na tą pozycję i zaczynamy od początku choreografii. Spróbujmy jeszcze raz. Zacznijmy może od momentu batokado. Jesteśmy 7, 8 i raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i 7 i 8 i krok, krok, łup, łup, krok, lewa, prawa, lewa, pozycja, stój. Mamy? Jeszcze raz od batokado. 7, 8 i raz, 2, 3, 4, 5 i 6 i 7 i 8 i raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7, 8. Zobaczcie, co ja robię na 8. Wracam na lewą nogę i raz i 2, 3 i 4. Łaba, baba, łaba, baba, łaba, po. I zaczynamy choreografię od początku. Mamy to? Świetnie Wam idzie. Teraz spróbujmy jeszcze opisać sobie, co się dzieje na końcu. Jeśli chodzi o czas, jaki mam na wykonanie poszczególnych kroków, idziemy 7, 8. Idziemy od kroku prawą nogą do tych swobodnych takich. Raz, dwa, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, wolny, wolny i raz i dwa. Widzieliście? Czyli na 7 mamy pozycja, powrót na nogę i od początku. Od początku. Tak? Zacznijmy od momentu skończenia batokado do tyłu. Jesteśmy na prawej nóżce. Idziemy teraz od której nogi do przodu? Od prawej. Czyli zobaczcie, stoimy na prawej, wchodzimy na lewo i teraz dwa kroki. Raz, dwa, łup, łup, krok. Szybki, szybki, wolny, wolny, wolny i pum, tiki, tum, tiki, pum, 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 pa, tiki, 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 tika, o początku pamiętać. Zatańczmy dwa razy pod rząd, całą choreografię, bez zatrzymania i spróbujemy z dwoma różnymi tempami. Uwaga, uwaga, uwaga. 5, 6, 7 i raz i dwa, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, raz i dwa, 3 i 4. 5 i 6 i 7 i 8. Raz i 2, 3 i 4. 5 i 6 i 7 i 8. Raz i 2 i 3 i 4 i 5 i 6, 7 i 8. I raz, 2 i 3, 4. 5 i 6 i 7 i 8. I krok, krok, łup, łup, krok. Pam, cika, pam, pa, hop. Pa, pa, raz i 2, 3, 4. Od początku. 5, 6. 7, hop, raz i 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, raz i 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, raz i 2 i 3 i 4 i 5 i 6, 7 i 8, raz, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tył i krok, krok, łop, łop, krok, pum, ciki, pum, pa, hop i wąpa od początku. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz spróbujmy z wolnym tempem, co ja dla Was przygotowałem.
inaczej z szybkim. Albo dwa razy z wolnym, będzie wam lepiej. Uwaga. 5, 6, od początku. Raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, hop. Twist, rondo, volta, 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 ski. Twist, rondo, volta, 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 przyplatamy. Hopa, piska, hopa, piska, dostawki, szejki, dostawki, szejki. Poza wodą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pa, pa, krok, krok, łop, łop, hop, cika, bum, pa, hop. I od początku. Trzy razy i później mam jeszcze ekstra tempo też trzy razy. Gotowi? Nie ma co czekać. Pierwsze przytańczenie oczywiście pomagam, później teraz mi uwaga. 5, 6, 7, 5. Raz i dwa. Volta z 7 i twist. Rondo. Volta. Przeplatane. Trzęsiała, poda fogo, raz i dwa, i hopa, krok, krok, łop, łop, hop. Jeszcze raz. Coś mi udo kliknęło, ale zobaczcie, udało nam się chociaż raz zatańczyć. Dobra, teraz spróbujmy jeszcze raz, do tamtego tempa, dwa razy nam zostały. Ale się kliknęło. Uwaga. 5, 6, 2 razy. Rondo. Volta. Twist. Rondo. Przeplatana. Dostaw. Volta w pogodę. Krok, krok. Od początku. Jeszcze raz twist. Przeplatana. Z nami zostało ostatnie super szybkie tempo. Szykujemy się? Od razu, nie ma przerwy. Uwaga, trzy razy. Nie oszukujemy, trzy razy. 5, 6, 7, 5.
krok. I ostatni raz. Voltas. Super. Przeplatana. Ewentualnie sobie jeszcze raz, dwa, trzy powtórzyć. A jak nie, zapraszam do innych filmików. Dziękuję Wam serdecznie. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, wspierajcie i dobrze się bawcie. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam Was.